Tym razem wylosowałeś Tinę Tarnę. No już gorzej, albo jeszcze by się nie mogło być. Wiesz co, jest takie zdanie po włosku, non sarà un successo. Non sarà un successo. Przetłumacz to, może nasi widzowie będą wiedzieli. To nie będzie sukces. To nie będzie sukces. To naprawdę nie jest aż tak źle? No, bo to jest taka już, to jest... Ona jest nieziemska. Turbo babcia. Ja nie czuć tą babcia. Nie, ona ma nie czuć turbo. To. Tak, to jest tylko turbo. To jest tylko turbo. Że nawet jeżeli ma, nie wiem, ile lat, 70, nie czuć tego wieku, nic nie czuć. To jest po prostu, to jest kwintesencja temperamentu dla mnie. I kobiecość. No, jest męska. Jest taka agresywna. Agresywna, takie rzeczy. No, ale w tym nadal kobiecy. Jaką piosenkę nam zaśpiewasz? Proud Mary. Proud Mary. Ludzie kojarzą jako Rolling. Ale to jest taki utwór, który niesie na scenie, niesie tak, publiczność. Tak, niesie. Ona wtedy z Ike Turner zrobili taki perła, bo oni dali dynamikę tego, że ona zaczyna wolno, potem mocno, potem na koniec po prostu, nie wiem, to kulminacja. Petarda. Jeszcze z tym tańcem, ona taka dzika jest. Nauczyłem się na szpilkę chodzić przy programie. Stefek, zapomnij o wszystkim, czego cię uczyłem. Ta Tina, w tym Proud Mary, to się głównie opiera na nosie, rozumiesz? Ziemia parzy. Ziemia parzy, ale nogi szerzej. Opieram i szczęka w dół. No to się opieram się na oczy. Opieram i szczęka w dół. Nie da się. I cały czas chodzi. I też krzyżuj te nogi. Jak on trafi się w mikrofon? Let the good job in the city. I nie otwieraj buzi. Wywal swoje żale za Ike'a. No. Ike był nie dobry. Tina po przejściach, dawaj. Let the good job. Tak. Trochę wyglądasz, jakbyś czegoś nie lubił, jakbyś mnie nie lubił. Obroty. Jeszcze tak ma, nie? Walking for the man every night and day. No, poczekaj. Poddaj się. Tak źle? Jest okej, słuchaj, to jest zabawa, no bez przesady, to nie przychodzi. Tyle razy wygrałeś, możesz raz przegrać. Nie zmieni się moje życie, jeżeli to dobrze idzie albo nie, no to jest... No a ty masz wygrać trzecią edycję. Może następną edycję. Może następną edycję, ale co, będziesz wrócić? Mam powód wracać. Tak? Ale przepraszam bardzo, jako kto? Stefek Tarasiuk. Stefek Tarasiuk. No, no wtedy dobrze. Mam tego, że Polak. Udaję Polaka. Udajesz Polaka. To tymczasem my zobaczmy Tinę Turner, Turbo Babcie, która ze sceny robi piekło. Stefan, Stefku, jak ty byś był po polsku? Stefek Tarasiuk. Tarasiuk. No to pięknie. Poszło. A to, że to... Ja wiem, piccolo Terracino, tak? No wszystko jasne. Malutki taras, proszę państwa. Czyli Stefano Terracino w naszej windzie zamieni się w turbobabcie rocka i bluesa, czyli Tinę Turner. Where I found the way the thing might have been. Big, big.
Like me? Yeah, yeah. You know, I'm 72, but I still shake it. Come on, look, look, look. Oh, yeah, come on. No, dawaj pierwszeństwo, Kasi. My sister, Tina Stefanowa, absolutnie zdetronizowała Tinę dotychczasową. Ja tutaj po prostu już nie mam o co walczyć w ogóle. Nie mam o co walczyć. Ja mogę... You're just amazing. Tineczko, kochana boska, mogę ci tylko zaśpiewać. Yeah. Mogę ci zaśpiewać tak. Come on. What's Jerry got to do with it? What's Jerry gonna suck an animal yeah, I love it! Ja bym nie była taka radykalna w tym zdetronizowaniu, bo pamiętam swoje wrażenie, jak po raz pierwszy zobaczyłam w pierwszym odcinku Kasię w tej windzie jako Tinę i wtedy sobie uświadomiłam, w czym bierzemy tutaj udział. Naprawdę jestem wdzięczna za to, że w tej trzeciej edycji jesteś tutaj z nami, Terracino, i że jesteś taką wspaniałą babcią. No wiadomo, że tutaj pojawiłeś się jako tancerz i wszyscy myśleli, że będziesz fajnie tańczył, a reszta nie wiadomo. Po czym się okazało, że jesteś po prostu wspaniałym artystą. Wchodzisz w postać głębiej, dlatego jesteś taki prawdziwy i wspaniały. I dzisiaj tutaj mamy pomnik na proszę tym państwa, torcie. Tak. Pomnik Stefano Terracino, DJ. Stefano, jestem zachwycony. To jest niesamowite, bo ja mówię dwa razy maksymalnie, mi się na sezon pojawia i pojawiają ciarki na plecach, a dzisiaj wydarzyło mi się po raz pierwszy to, co się wydarzyło od trzech naszych sezonów, że zanim zacząłeś śpiewać, to ja już miałem ciarki. Nie wiem, co mam, jak to znaczy. To znaczy, że klimatyzacja jest za mocno odkręcona. No i Paweł. Ta umiejętność zabawy, ta umiejętność wychwytywania całym ciałem, całym swoim jestestwem obrazu i to takiej artystki, jaką jest Tina Turner, właściwie nie do powtórzenia. Stefek, jesteś po prostu debeściak. Jesteś debeściak.